Tak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Proszę Państwa, jesteśmy u zbiegu dwóch ulic. Ulicy Gdańskiej i trasy Armii Krajowej. Dojazd do tego miejsca jest bardzo utrudniony, ponieważ prowadzone są jakieś roboty. Bardzo często jeździmy trasą Armii Krajowej. Może rzucimy okiem na oba te pomniki, ale tu nie zatrzymujemy się i koło tragedii ludobójstwa polskiego wykonanej przez ukraińską powstańczą armię Północ i przez ukraińską organizację nacjonalistów przejeżdżamy, nie zatrzymując się. Powstańczej Warszawie sprzedawano blaszany orzeł. Jesteśmy przed pomnikiem ofiar rzezi Wołynia, a właściwie ludobójstwa Wołynia. Chciałbym Państwu przypomnieć, że województwo wołyńskie przed wojną to 35 tysięcy kilometrów kwadratowych i ponad 2 miliony ludzi, z czego 68% stanowią Ukraińcy, 16 Polacy, 10 Żydzi. W wyznaniu 68% tej ludności deklaruje wyznanie prawosławne. Jest spory procent analfabetów, a umiastowienie jest bardzo słabe tego województwa. Niecałe 270 tysięcy z tych 2 milionów ludności mieszka w miastach. Kresy Wschodnie i Wołyń mają bardzo ciekawą historię. Historię, bym powiedział, przynależności administracyjnej. To polskie Kresy, ale kiedy jest podpisany akt przyjaźni i o granicach pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, teren Wołynia jest w gestii sowieckiej, ponieważ w październiku pod przymusem przeprowadzi się referendum sfałszowane i referendum będzie powodem do tego, że Wołyń wszedł w Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. W wojnie niemiecko-radzieckiej będzie w gestii dystryktu Ukraina, a potem znowuż będzie w ukraińskiej SSSR. Proszę Państwa, przed nami pomnik granit około 12 metrów wysokości. Zwróćcie Państwo uwagę, Chrystus nie ma rąk. Na dole są tablice. Tablice leżą pionowo. Na jednym mam rozłożone książki, które za chwilę Państwu zaprezentuję. Pewne fragmenty z książek. I na tym terenie zginie ponad 100 tysięcy Polaków. Przeprowadzi mord, ludobójstwo. Organizacje przeprowadzą, które wspomniałem. Rozpocznie się on
wiosną 43 i skończy się wiosną 44. Autorem pomnika był jeden z najmłodszych żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, artysta-rzeźbiarz Danilewicz. On urodził się w roku 27 i, jak wspomniałem, był najmłodszym żołnierzem 27. Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej. Pomnik wykonany jest z granitu, a na tych tablicach poziomych wypisane są nazwiska, a wypisane są również województwa, na których dokonano ludobójstwa na ludności Wołynia. Pomnik odsłaniany był w lipcu 2003 roku. Natomiast postanowieniem marszałka Sejmu numer 16 pani marszałek Ewy Kopacz miesiąc lipiec został uchwalony miesiącem męczeństwa Kresów. Kulminacja ludobójstwa nastąpiła wiosną 43 roku i latem, natomiast pierwsze masowe ludobójstwa, miejscowość Parośla, powiat Sarny, zamordowano wtedy po raz pierwszy, tu rozpoczął się mord, 149 Polaków i 6 Rosjan. Dodałbym jeszcze, że z nazwiskiem, które rozpoczęło mord na terenie Wołynia, należy kojarzyć Dmytro Kliczkowski, szef UPA, UPA Północ. Natomiast rzeczą było dość interesującą, że kiedy CBOS przeprowadził wywiad, może chciał dowiedzieć się i zrobił ankietę wśród badanych, ile osób wie na temat i co wie na temat ludobójstwa na Wołyniu. 47% badanych nie słyszało i nie wiedziało, co działo się na terenie Wołynia. Z rzezią Wołynia nierozerwalnie związana była akcja Burza i z rzezią Wołynia nierozerwalnie związana była 27. Dywizja Wołyńska Armii Krajowej. Jeden z moich internetowych znajomych wydał książeczkę Ordery i odznaczenia. Tę książeczkę popełnił pan Waluś. Ordery i odznaczenia dotyczą II wojny światowej. I przed chwilą filmowaliśmy odznaczenie, a właściwie odznakę pamiątkową akcji Burza. Zwróćcie państwo uwagę, że jest równoramienny krzyż na tej odznace. Pomiędzy ramionami krzyża są znaki Armii Krajowej Kotwicy Polski Walczącej i mamy napis Armia Krajowa i Burza na ramionach krzyża. Odznaka ta, którą pokazywaliśmy, była ustanowiona w roku 1994 w 50. rocznicę akcji Burza.
Akcja Burza miała na celu również pokazanie wkraczającym oddziałom sowieckim, a oddziały sowieckie wkroczyły na ten teren w Sarnach, to jest miasto powiatowe, przed chwilą o Sarnach żeśmy mówili, kto jest prawowitym gospodarzem na tych ziemiach. Za chwilę przejdziemy na drugą stronę ulicy Gdańskiej i pokażemy Państwu pomnik również artysty rzeźbiarza Danielewicza poświęcony 27. Dywizji Armii Krajowej Wołyńskiej. Tak serce raduje piosenki ten śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.